moi parafianie, którzy jesteście przy łączach radiowych, internetowych, przyjaciele naszego kościoła, parafii, moja rodzino, najbliżsi, którzy słuchacie, przeżywamy niezwykły Wielki Czwartek, odosobnieni w naszych domach, może trochę zalęknieni. I na to doświadczenie Bóg chce wylać światło swojej łaski, swojej miłości. Pozwólmy, by ta Eucharystia, to spotkanie nasze w tajemnicy Bożego przejścia umocniło nasze serca. Znany mi osobiście biskup Roman Binda z diecezji bielsko-żywieckiej zaprosił swoich diecezjan do akcji Narodziny Księdza. Powiedział swoim diecezjanom: zajrzyjcie do modlitewników, do Biblii, książek religijnych. Być może gdzieś między stronami znajdziecie obrazki prymicyjne księży, których poznaliście. Być może my też takie obrazki mamy. I mówi dalej: Wielki Czwartek to dzień upamiętniający ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. To zadanie miało zachęcić wiernych do szczególnej modlitwy za księży. Biskup Roman mówi: pomódlmy się za kapłanów, którzy pracują w waszej parafii. Pomyślcie też o przeszłości, o księżach, którzy opiekowali się nami, gdy byliśmy ministrantami, kiedy należeliśmy do grupy oazowej czy innej wspólnoty, o naszych katechetach, księżach, którzy prowadzili nam rekolekcje. Pomódlmy się za tych, szczególnie tych, którzy szczególnie zapamiętali się i którym coś zawdzięczamy. Myślę, że to są ważne słowa i może nas zachęcą też do wspomnień, do przejrzenia naszych modlitewników, szafek, w których mamy pamiątki po kapłanach, których spotkaliśmy na naszej drodze, którzy byli darem Boga dla nas. Powołanie każdego kapłana, drodzy moi, rozpoczyna się od Wielkiego Czwartku, gdy Jezus wezwał nas osobiście, aby nasze życie było nierozłącznie związane z Jego życiem. Wielki Czwartek Jezus uczynił nas szafarzami sakramentalnej obecności wśród ludzi i w naszych dłoniach złożył swoje przebaczenie i swoje miłosierdzie, a także podarował nam swoje kapłaństwo na zawsze, kapłaństwo nieprzemijające, bo raz otrzymanego kapłaństwa nie można stracić. Nawet grzech, nawet odejście, kara kanoniczna, nic nie może zmazać z duszy kapłana tego wezwania: ty jesteś kapłanem na wieki. Każdy ważnie wyświęcony ksiądz, nawet gdyby porzucił kapłaństwo, może w godzinie śmierci nas rozgrzeszyć. Ty jesteś kapłanem na wieki. To jest niezwykła tajemnica. Biskupi, drodzy moi, i kapłani są sakramentem Chrystusa. Każdy z nich jest żywą ikoną Jezusa, jedynego i wiecznego kapłana. Oczywiście obecność Ducha Świętego w kapłanie nie należy rozumieć w ten sposób, że kapłan zatraca swoją tożsamość, zatraca swoją osobowość. Po święceniach nadal pozostaje człowiekiem ze swoim charakterem albo ze swoim charakterkiem. Różnie to bywa. Ze swoimi zaletami i ze swoimi wadami.
i ze swoją historią życia. A jednak moc Boża gwarantuje mu skuteczne działanie in persona Christi, a więc przez niego staje się widzialna obecność Chrystusa, dobrego pasterza. Te słowa, które przytoczyłem przed chwilą, są zaczerpnięte z nauczania świętego Jana Pawła II i one przypominają nam o wielkości daru, o wielkości powołania. In persona Christi oznacza dosłownie w osobie Chrystusa, w osobie Chrystusa. A więc nie jest kapłan pełnomocnikiem, nie jest zastępcą. Od chrześcijańskiej starożytności mówi się alter Christi, alter Christus, to znaczy kapłan drugim Chrystusem. Słowa, drodzy moi, wielkie i słowa budzące bojaźń, także w sercu kapłańskim. Zwróćcie uwagę, że kapłan wypowiadając słowa konsekracji albo rozgrzeszenia zawsze mówi w pierwszej osobie. To jest ciało moje. To jest krew moja. Ja odpuszczam Tobie grzechy. Ja Cię błogosławię. Ja Ciebie chrzczę. Zobacz, to jest moc święceń kapłańskich, moc niezwykłego daru, które Bóg składa w ręce ludzkie. In persona Christi w praktyce oznacza, że każda wspólnota, każde zgromadzenie wiernych potrzebuje kapłanów z mocą święceń, którzy są niezbędni do ważnego zjednoczenia w Eucharystii z tajemnicą krzyża. Nie ma innej możliwości. Bez kapłanów nie ma Eucharystii. Nie ma sakramentu pojednania. In persona Christi, skoro kapłan jest rzeczywiście drugim Chrystusem, oznacza, że w chwili sprawowania sakramentów to nie jest już on. To nie jest Sławek, to nie jestem ja, którego pamiętacie niektórzy z młodości. Nie jest to Sławek, kolega, brat, wujek. Kiedy podnoszę najświętszą hostię, moje miejsce zajmuje sam Jezus. I w tym momencie nie liczy się historia mojego życia jako kapłana. Nie liczy się wtedy historia grzechów kapłana, słabości, nałogów, trudnego charakteru czy jego błędów. To, co ludzkie, ustępuje miejsca temu, co przychodzi z nieba, co dane jest nam przez Boga. I tu, drodzy moi, trzeba wielkiej pokory, by zauważyć w kapłanie, którego lubię albo nie lubię niekiedy, samego Chrystusa. To nie jest proste. I z pokorą, by przyjąć z rąk kapłańskich, z rąk niedoskonałych sakramenty. Zauważenia, że skoro my sami jesteśmy niedoskonali, to także przez ręce niedoskonałe może dawać się nam Jezus. Jakże wielkiej trzeba pokory, by to widzieć, by przyjąć z miłością. Wymowne słowa kieruje do nas też święta Katarzyna ze Sieny. Jezus jej mówi: kapłani są moimi pomazańcami. Godności tej nie ma nawet anioł,
a dałem ją ludziom, których wybrałem. Wszelką cześć, jaką im się świadczy, oddaje się nie ludziom, lecz mnie, jedynemu i wiecznemu kapłanowi. Z powodu służby, którą spełniają, szanujcie ich. Zmuszeni jesteście przychodzić do ich rąk, jeśli chcecie przyjmować święte sakramenty Kościoła. Jakże głębokie słowa świętej Katarzyny. Dzisiaj nieraz w całym zamęcie medialnym myli nam się szacunek z tak zwanym klerykalizmem. Nie do końca ludzie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. A Jezus, zobaczcie, chce, abyśmy z szacunkiem odnosili się do Niego obecnego w posłudze kapłańskiej, byśmy widzieli Boga samego, gdy przyjmujemy Jego łaskę, Jego sakramenty. Pamiętam pewien młody ksiądz, który został proboszczem wiejskiej parafii na ingresie. Do niego podeszła jedna starsza parafianka i powiedziała: będzie się musiał ksiądz postarać, aby zadowolić wszystkie 700 osób w parafii. I wtedy ten ksiądz odpowiedział: droga pani, ja nie przyjechałem do parafii podobać się ludziom jak aktor. To nie o to chodzi. Przyjechałem tu zadowolić mojego Pana. Zobaczcie, to jest istota posługi kapłańskiej i chyba też najlepsza taka odpowiedź na życzenia pewnej dziennikarki, której właśnie wypowiedź spotkałem dzisiaj w internecie. Osoby, która jak małe dziecko jest zapatrzona w siebie i życzyła sobie, nie księdzu, ale sobie, miłej relacji z kapłanami. To najlepsza odpowiedź dla tych, którzy zamiast Boga, zamiast łaski nawrócenia, łaski przylgnięcia do Bożego Serca, szukają tylko zaspokojenia swoich oczekiwań. Do kapłana przychodzę po Bożą łaskę, po Boże sakramenty. To jest najważniejsze. I ja, drodzy moi, przyjechałem tutaj, aby zadowolić mojego Pana Jezusa Chrystusa, aby On był zadowolony. Szukam Jego woli. Nieraz, drodzy moi, po omacku, nieraz w ciemnościach, nieraz błądząc i myląc się, ale staram się Go zadowolić. On jest moim punktem odniesienia. To On jest moim drogowskazem. Przedziwna to droga, która wiedzie z Wieczernika przez Ogrójec, przez Golgotę, do radości pustego grobu. Arcybiskup Fulton Sheen powiedział bardzo też znamienite słowa, które chcę dzisiaj też wobec was uczynić swoimi słowami. Posłuchajcie, Pan nie wybiera najlepszych. Nie otrzymałem powołania dlatego, że Bóg swojej mądrości dostrzegł, że będę lepszym kapłanem niż inni mężczyźni. Znam tysiące mężczyzn, którzy o wiele bardziej niż ja zasługują na to, by być kapłanami. Bóg często wybiera słabe narzędzia, by mogła objawić się Jego moc. W przeciwnym razie mogłoby się wydawać,
że dobro dokonało się dzięki glinie, a nie dzięki duchowi. Boże drogi są przedziwne, niepojęte. I w tym dniu ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa wspominam dzisiaj, w moim sercu są blisko moi rodzice, moja mama, którą ofiarowała mi Bogu. Później po latach znalazłem kartkę, która była włożona w becik w czasie chrztu. Nigdy nie naciskałam na moje kapłaństwo. Wspominam swojego ojca, który zmarł, gdy byłem w szkole średniej, ale który bardzo subtelnie powiedział, gdybyś się zdecydował służyć Bogu, bym się bardzo cieszył, ale bądź wolny w tym. Dziękuję za ich życie, za ich przykład. Wspominam kapłanów, których spotkałem na mojej drodze i którzy gdzieś poruszyli mnie, moje serce, Bóg się posłużył, że można pójść tą drogą. Dziękuję za tych wszystkich, wśród których dane mi było pracować przez te 30 lat. Grupy, wspólnoty, parafie, gdzie mogłem głosić Słowo Boże, sprawować sakramenty. Dziękuję za was, parafianie, wśród którym jestem. Niech Bóg umacnia nas w dobrem. Dzisiaj dobry to dzień, by podziękować Bogu za tych już nieżyjących kapłanów. Prosić za tych, których spotkaliście na waszej drodze, niezależnie jak ich drogi mogły potoczyć się. I prosić, by nie zabrakło szafarzy Bożej łaski. By nasze domy, rodziny były miejscem szacunku, miłości, wdzięczności za dar kapłaństwa, za te sakramenty, które otrzymujemy z ich rąk. Ufam, że Bóg da łaskę, że w najbliższym czasie będą nowe powołania, także z naszej wspólnoty parafialnej. O to z wami się modlę. Amen.